umierają ostatni świadkowie. Już niedługo tych ludzi nie będzie. Ci, którzy pamiętają akcję Armii Krajowej, która doprowadziła do tego, że Londyn wiedział, co go czeka, że Anglicy mogli pewne działania przedsięwziąć. No oczywiście nie całkiem uchronić się przed atakami niemieckich rakiet V1 i V2, ale wiedzieć, jak dalece są one groźne. Trzeba posłuchać tych ludzi uważnie. Są to i żołnierze AK, i ludzie, którzy nic nie wiedzieli, co się dzieje. Dlatego to jest takie ciekawe, dlatego to jest interesujące i dlatego warto ich obejrzeć i posłuchać. To tam w wodę padł. No i to później straszny huk, że szyby nawet w oknach i cały dom się zrusza. Taki huk szedł. Tak, to te torpedy. A później to chyba wyciągali to z Bóg. Ja nie wiem, co to się stało. Bo ja pamiętam, o Jezu, już my poginiem. A to tylko jedna w Bóg upadła. Jedna w Bóg. To już był 40, bodajże 4 rok na wiosnę. Tak, na wiosnę, jak ta pierwsza ta rakieta upadła, proszę pana. Jak się, proszę pana, runęła na ziemię, to taki był wstrząs ogromny, proszę pana, że tutaj w mieszkaniu u mnie, pamiętam, światło zgasło, panie. Na piecu niektóre rzeczy, pamiętam, panie, przyrząd do golenia. Taki był wstrząs, że spadł na podłogę, panie, a koniec świata. Co to jest? Co to może być takiego, panie? I nareszcie rano już zaczęli ludzie szemrać, prawda, że to pewno, no, ta rakieta upadła. A z tydzień czasu to prawie co dzień leciało, kogoś się rwało gdzieś dalej. A tu niedaleko, panie, jedna cała rakieta upadła. Znaczy nie rozerwała się w powietrzu, tylko w całości, panie. W całości upadła, panie. No, olbrzymia to było. Jak to, panie, w powietrzu szło? No. Co to jest takiego? Czy jest to broń, która może przeważyć szale? I polski wywiad, polska Armia Krajowa, uzyskując tę całą rakietę V1, V2 i dostarczając ją Anglikom, w sposób rozstrzygający zadecydowały o tym, że Anglicy mogli reagować z pewnym wyprzedzeniem. U mnie mieszkali na przykład Niemcy, co byli obserwatorami tutaj. A one latali tam, no, mogiłki żydowskie takie były. Tak, to oni tam mieli okop zrobiony, jakieś 100 metrów ode mnie i oni tam z okopu tego obserwowali, jak to się leciało i rwało się. A z tej górki przy cmentarzu też oni stali i obserwowali? To ten Kirkut z tą górką, nie tam... Tak, przy cmentarzu. No. Nie, proszę pana, w szkole stała kompania cała, a u mnie się jeździło trzech ich. No, mieszkali, zajęli cały pokój. A chodzi o ten cmentarz Kirkut. A tutaj żydowski Kirkut, to jest tutaj, to jest w tej stronie tutaj. I tam był okop taki głęboki, oni tam chowali się i mieli lornetki tam jakieś, no tam Niemcy, oni tam mieli urządzenia i oni stale tam obserwowali. Jak tylko co, to mieli radio, telefon taki, że siedział jeden stale przy tym, przyszło tylko meldunek i oni już zabierali się i szli tam na obserwację. No i co, jechali, jak rakieta wybuchła. A to później tu ze szkoły też samochodami rozjeżdżali się, zbierali te szczątki wszystkie na kupy. No właśnie. I zabierali to, wywozili. I ponoć ogłosili ludziom, że kto znajdzie, a, żeby do nich... A, nie wolno było, nie? Ale ludzie chowali różne rzeczy. No. Jako dzieci, to ty byłeś starszy, ale my jako a nie dzieci... masz nic w piwnicy? Jakieś nie, szczątki? Nie mam. Miałem taki malutki akumulatorek, o taki, o. Ale to już dawno wyrzuciłem jego. No tak. Bo to kurom robili korytka do na wodę. A to wodę, robili rozmaite tam rzeczy, no. Tak. Najwięcej to zrobili tam w Klimczycach, jak spadła do Buga. Nie wybuchł był. Nie tak. Wypał, nie, bo to w wodę uderzyło, nie wybuchło. Tak, tak. I oni tam jeszcze zielem przyrzucili, żeby nie było widać. Niemcy jeździli, szukali, nie znaleźli. A później oni wzięli to i na 3 pary koni czy coś wyciągnęli tak, z Buga. 6 koni, tak. I na 2 wozy. Tak, no i później tam rozbierali gdzieś, to już ja nie wiem, gdzie oni tam to no robili. Tak, no tak. No. Wiem, gdzie rozbierali. To już ja tyle wiem. Ja akurat byłem na strychu w domu. To był marzec. Już słońce schylało się do zachodu. Nagle
usłyszałem jakąś ogromną detonację w ogrodnikach w sąsiedniej wsi w odległości jakichś 2 kilometrów. Skojarzyłem to sobie, że to są prawdopodobnie urodziny Hitlera, bo to, tu była generalna gubernia, a z drugiej strony Bugu były Prusy Wschodnie. I placówka graniczna była właśnie po drugiej stronie rzeki. Prawdopodobnie uczcili to wystrzeliły, ale nie wystrzelili. Ogromna detonacja była. Także nawet szyby w sąsiedniej wsi z drugiej strony Bugu powypadały. Co się okazało? Że to nie były żadne wiwatowanie w związku z urodzinami Hitlera. To jest bardzo twarde to jest. Tak, bardzo twarde. Bardzo, bardzo twarde. A to aluminium jest. Proszę. Aluminium? To jest jakiś dural. Myśmy nawet próbowali do czegoś ten kawałek odciąć. Proszę popatrzeć, to z ogromnym ciężko trudem. Było odciąć. Ale w ogóle to było nie dało rady. Ale jaka była siła, że to rozerwało, jak to nie dało się odciąć? Że to rozerwało się, prawda, na proszę takie państwa, kawałki. Siła była przeogromna. Ja widziałem kiedyś, właśnie w tym czasie, kiedy te rakiety tutaj, bo tu był poligon, jak państwo wiedzą, tak. No te spadały. Ta, one spadały tutaj. Spadały, tak. I z kolegami stoimy 2 kilometry wyżej przy tego w Klimczycach. Zmierzch jest. I w pewnym jesteśmy wpatrzeni w kierunku właśnie Bugu północy i nagle to już taki zmierzch, widzimy na niebie coś się dzieje. Po prostu ogromna detonacja, ogień i lecą ogromne ilości takich by węgle ktoś wyczuł, jakieś to rakiety, coś żarzącego się. Więc orientowaliśmy się od razu. Aha, czyli to było w ogóle czerwone, tak? Żarzące. Nie. Więc różne były zjawiska tego wybuchu, że tak powiem. Więc to było prawdopodobnie w górze się rozerwało, no na pewno. Tak. I w części, które były rozżarzone, które się paliły, leciały po prostu na dół, tworząc taką jakby no, kometę po prostu, kometę. Innym razem widziałem też, kiedy tam wysoko też nastąpiła detonacja, i znaczy rozerwało się. No nie było widać żadnych ognisk. Regularnie prawie godzina 11:15 i godzina 14, może tutaj czas troszkę mylę godzin, te właśnie torpedy tu spadały. I wtedy, kiedy to spadło, momentalnie z Sarnak wyjeżdżały jednostki Wehrmachtu, specjalne, tak. Prawda? Z naszej szkoły. Tam, gdzie w naszej szkole nas wygonili z dzieci. Jak to nasze dzieci? Pani... No bo my z Sarnak też jesteśmy. Pani Sarnak? A ja się urodziłam w Sarnaka. Nie, można wiedzieć nazwisko. Przed wojną nasz ojciec tutaj był komendantem policji. Adamczyk. Tak, Adamczyk. Pamięta pan? Pamiętam. Te rakiety, no wybuchały, bo wybuchały. One nie miały ładunku wybuchowego. Ona miała tylko dolecieć gdzieś tam spod... Mielca tutaj. Chodziło o odległość lotu, więc ona nie miała ładunku wybuchowego. Ona po prostu tu się rozrywała i to nie było takich wielkich strat i szkód, bo ten ładunek był mały po prostu, wybuchowy, symboliczny. Dopiero to, co latało na Londyn, to już wtedy rzeczywiście, to już tam była ta ilość uzbrojona była maksymalnie. A to były tylko próby. To były próby robione, żeby to po prostu, jak to zadziała. Proszę państwa, tego było tak dużo, leżało na polu, że była po prostu nieco utrudniona, niemożliwa praca maszynami w polu. Żadną kosiarką, żadną żniwiarką, żadnymi bronami nie można było pracować. Dlaczego? Dlatego, że były takie drobne, większe części. Aczkolwiek... Że można było uszkodzić maszynę. Oczywiście, aczkolwiek, proszę państwa, po wybuchu takim, ta jednostka, która była w Sarnakach, momentalnie wyjeżdżali i zbierali... Tak, wszystko. Wszystko. Ludziom... Nie wolno było przekroczyć. Tak. Mało podejść. A wie pan, że myśmy druciki takie zbierali? Tak, tak. Sobie pierścionki robiliśmy. Tak, bardzo różne kolory. Pamiętam taki jeden szczegół. Przyjechał do nas, przyjechała grupa Niemców z sołtysem, żeby dać kartofle. Jako kontyngent, prawda, dać te ziemniaki. Ja, brat i ojciec wynieśliśmy te 2 czy 3 worki tych ziemniaków. No i niesiemy, ponieważ to były dość duże worki. Myśmy byli jeszcze małymi chłopcami, nam to jakoś niezręcznie szło i tak idziemy i śmiejemy się. No idziemy tak jak torpeda. Jak jeden z tych Niemców usłyszał, torpeda was i zagen? Tak. I was i do nas, dlaczego, skąd my wiemy, że to torpeda? No po prostu robili natychmiast przesłuchanie. Nie wolno było nawet powiedzieć. Że to torpeda. Taka tajemnica to taka była. Taka była tajemnica. O, to jest natura aluminium z V2. Jeszcze mam ten... doszczotek do tego.
grafit. Jeszcze normalny grafit, wie pan, taka gomała. No to padało tutaj. No jak tu, oni rozrywali się. W lesie tu i w Bóg wpadło, oni tam gdzieś z Buga to wyciągnęli, gdzieś do Londynu przysłali to. No, to było za Niemców to wszystko. Za Niemców, jak się rozerwała od Tokar, to do samego Drażniewa wszystko było zaścielone żelazem. Różnymi drucikami, wszystkie, my takie maluchy byli. To nas interesowali, te druciki, my to wyciągali. I dzięki temu, że to potem AK-owcy znaleźli, przesłali do Londynu. No to tak. I Londyn ocalał także. No żyjąc. Tak, podziękowali. Byłem na obstawie oddziału, a oddział grupa pielęgnacyjna ściągała to i przywieźli na kolonię do Chołowczyc, do stodoły, do chłopa. I rola moja się skończyła. Świadkowie historii, których widzicie państwo, nie wiedzieli, skąd lecą te niesamowite pociski, które niszczyły im pola, które podpalały chałupy. To wszystko było z Małopolski, spod blizny. Tam to lądowało dopiero, pod Sarnakami, a następnie no, wykradzione, przeszmuglowane dotarło do Warszawy, stamtąd znów na południe do Małopolski, skąd te pociski odleciały prosto do Londynu. I wy byliście po to, żeby tych Niemców odsunąć od tego terenu, tak? Żeby oni chronić. Żeby oni nie znaleźli tak? tego transportu. My pojechaliśmy po to, zabrać ten niewypał. Aha. Rozumiem. Rozumiem. Żeby ten niewypał zabrać, żeby nie wpadł w ręce Niemców z powrotem. Zabraliśmy właśnie ten niewypał. Nie zamykam. Do stodoły przyjechał w Chołowczycach, żeśmy na kolonii to przewieźli. Wymontowali to, co potrzeba. Tak. Poprzez placówkę w Sielcach, proszę ciebie, odwieźli do Warszawy i z Warszawy poszło do Londynu. I dlatego wy żeście ocalili Londyn. No pośrednio tak. A za co, Wacku, siedziałeś w więzieniu? Ja sam nie wiem. Za należenie do wrogiej partii. Czyli za to, co tu jest napisane. Tak. Za to, że broniłeś tych terenów. Za to, że z Niemcami walczyłeś. Za to cię wsadzili. Za to mnie wsadzili. Mówimy dzisiaj bardzo dużo o 34. Pułku AK Zenona i o akcji V2. I tutaj na tej tablicy jest świętej pamięci Edward Jarmułowicz, słuchawka, żołnierz 34. Pułku AK Zenona, poległ 26 maja 1944 roku w akcji V2. Cześć jego pamięci. Ziemia lekką będzie. Może pan powiedzieć coś o tym? Tak. Ktoś doniósł Niemcom, że jest oddział partyzancki w lesie. Pod Mierzwicami Niemcy starali się otoczyć ten oddział. Była to doborowa jednostka niemiecka, bo mieli na rękawach opaski z napisem Afryka Korps. I wtedy właśnie ci z obstawy i Jarmułowicz między innymi, kiedy ich zobaczyli, że Niemcy idą, utworzyli do nich ogień. I w czasie tej bitwy, tego ferworku całego, w tym ferworze walki, Jarmułowicz został ciężko ranny. Tutaj był postrzelony w piersi, prawda, i w ramię. No więc koledzy inni dalej z Niemcami walczyli, zabito tam 7 Niemców. Zenon, dowódca oddziału, widząc, że Jarmułowicz jest ciężko ranny, upływa mu dużo krwi, sanitariuszki nie mogły tej krwi zatamować, mglał, tracił przytomność. Rozkazał zawieźć go na punkt taki leczniczy jakby do Kobylan. Siedziała z tyłu jego siostra sanitariuszka, tyłem do woźnicy i trzymała głowę Jarmułowicza na kolanach, bo to był bruk, wóz żelazny i okropnie trzęsło, a jechali szybko, bo rozgorzała walka między partyzantami w Chołowczycach a Niemcami. Musieli uciekać. I niestety, tak był ciężko ranny Jarmułowicz, że dojechali tutaj właśnie w to miejsce, na troszkę może tutaj kilkanaście metrów dalej i słuchawka zmarł na wozie. A ponieważ w Litewnikach też byli chłopcy, którzy współpracowali z organizacją podziemną, między innymi z ugrupowaniem partyzanckim Zenona, więc podeszli do wozu, zdjęli słuchawkę, i tutaj go pochowali, tak? Tak, szpadle, wykopali ten grób tutaj
i w słuchawka został pochowany i leży do dnia dzisiejszego. A to nie był ekshumowany, czyli on nie. Tu jest, on przy tym krzyżu. On tu jest przy tym krzyżu, czyli to jego grób krzyż jest. Drewniany. Tak. I on tu został pochowany. Żołnierze 34 Pułku Piechoty AK kilka lat temu ufundowali tą tablicę. Odbyła się msza, prawda? Było to poświęcenie tutaj tej tablicy. No i on tutaj spoczywa. Także taka była nieszczęśliwa dziękuję droga bardzo za tego to, że pan to opowiedział, bo to rzeczywiście jest nieznana historia jednego z żołnierzy. Tak, dzielnego żołnierza. Tak. I siedziałeś gdzie w tym? W Siedlcach. Mój wujek siedział w Siedlcach tak samo. Właśnie, może nawet w tym samym czasie. Może być. Bo wiesz, tam na koloniach jak byli, no to też w nocy przychodzili. Ty widziałeś, pokazywałem ci ten, tak, swoją legitymację. Tak, tak. Wiesz, a w dzień przyjeżdżało KBW, proszę ciebie, no. I brali za tyłek, no. A ja. I pamiętam, no. Wiesz, do wyjaśnienia bardzo, parę miesięcy siedział. A najgorzej byli ubocy, czyli no, ci bolszewicy, proszę ciebie, mniej wyjścili się. Bo to wiesz, z drugiej ręki taki noworyż, to on więcej jeszcze się stara niż ten... No. Zawodowiec. Przedtem był, wiesz, bandzior tego, Rabowa, a później już wiesz, chciał się wydostać, powiedz sobie, na piedestał. Słuchaj, a te uszkodzenia, które wtedy dostałeś po rękach i po kolanach, czy w dalszym to były trwałe jakieś, w dalszym ciągu no, masz to? Proszę bardzo, ojej, palec. Ojej. Proszę ciebie, palec o. Tu, masz tu, zobacz. To wszystko jest zniekształcone. A jak? Boże. I tutaj też, a tu nawet masz szramę no, potężną. Zleczone było. Tylko to już nie w więzieniu, to już później. Ale taką samą miałem rękę. Któż to byli ci bandyci, o których mówią żołnierze AK? Ci, którzy już w 1944 roku działali w sposób absolutnie niegodny polskiego żołnierza, polskiego partyzanta. No to toż to byli ALOWcy. To byli ALOWcy, którzy następnie niemal w całości przeszli do aparatu służby bezpieczeństwa albo milicji obywatelskiej. To były te kadry, to były te oddziały bandyckie, które dokonywały napadów, morderstw. Byli to złodzieje, no element najgorszy, który następnie instalował nową władzę komunistyczną, bo nikt uczciwy przecież nie chciał iść do Urzędu Spraw Bezpieczeństwa, który zajmował się niszczeniem tychże elit polskiej wsi, polskiej szlachty, polskich chłopów i polskiej inteligencji rolniczej. Ci ludzie mieli potem rządzić PRL. Czesław Łukaszuk, bomba, żołnierz 34 Pułku AK, piechoty. Oddziału Zenona, partyzanckiego Zenona, poległ 26 maja 1944 roku w akcji V2. Tak. Cześć jego pamięci. Tak. Niech mu ziemia lekką będzie. Dlatego w akcji V2, bo oni, całe ich ugrupowanie partyzanckie było w lesie tu i osłaniało wydobycie rakiety V2 z Bugu. Dlatego w akcji V2. Chciałam zwrócić na coś uwagę, że obok jest piękny krzyż z jakąś inskrypcją i to jest, doczytałam się, z 1920 roku. Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas, Panie. Boże, błogosław lud polski. Jest obrazek Matki Boskiej Fatimskiej. U góry krzyż i na dole, aha, jeszcze u góry fragment orła polskiego, ale już bardzo zniszczony. Natomiast na samej dole też fragment napisu. Jałowiejska wojny 1920 rok, 3 maja. W tych samych miejscach, o których mówią żołnierze Armii Krajowej, gdy toczyły się walki w 1944 roku i walki późniejsze, walki z ubecją, walki z komunistami. Wcześniej, w 1920 roku, również miały miejsce bardzo istotne walki. Najpierw były to walki opóźniające, kiedy Sowieci szli na Warszawę, a następnie w czasie naszej pogoni, w czasie ofensywy sierpniowej, również tam nad Bugiem, nasze oddziały ułanów, piechoty dopadały uciekających żołnierzy Armii Czerwonej.
poległym świętej pamięci, poległym ułanom Wojska Polskiego na polu chwały, młodość spłaciła ojczyźnie swej jej krwawy dług. Mierzwice 15 sierpnia 1920 roku. Niesamowite. Tak, tu polegli ułani w bitwie właśnie z naszymi sąsiadami wschodnimi i tutaj są ich zbiorowe mogiły. Tu zostało pochowanych 26 ułanów. I tu leżą oni. I oni tu leżą. No właśnie, no panie Ryszardzie, chodźmy tutaj jeszcze, bo tutaj jest druga tablica. Tak. 20, znowu ta sama data, jesteśmy przy trzecim miejscu pamięci i ta sama data, 26 czerwca 1944 rok pod dowództwem porucznika Stanisława Kujawińskiego, Żonkila, patrol 34 pułku piechoty AK oddziału partyzanckiego Zenona, osłaniając zdobycie rakiety V-2, stoczył zwycięską bitwę z niemieckimi formacjami Afrika Korps. Tak. Czyli jest to kolejne miejsce żołnierza żołnierzy Zenona, którzy stoczyli tutaj bitwę. Tak, pierwszą bitwę w akcji po prostu bezpośredniej wydobycia tejże rakiety. Aha. I tutaj właśnie tenże słuchawka, Edward Jarmułowicz został ciężko ranny w tym właśnie miejscu. Tak. Ten, który został pochowany tam w Litewnikach. W Litewnikach, I jeszcze może ciekawe, proszę Państwa, taka rzecz, bo tu siedmiu tych żołnierzy niemieckich zabili, pochowali, a dwóch wzięli do niewoli. I teraz tak, Zenon, dowódca oddziału, puścił ich wolno, wystraszeni byli, ale żeby stworzyć pozór dla tych Niemców, że jest dużo partyzantów, zawiązali im oczy Niemcom i posadzili ich i oddział partyzancki i tabor tam, prawda, i konie, i wojsko wokół tych Niemców przechodzili może ze 4-5 razy. Aha, żeby... I Niemcy mieli wrażenie, że tu jest tyle, bo Zenon mówił, że ja ich wypuszczę wolno, więc oni się do swoich dostaną. Tak. I przekażą im, jaka to jest ogromna grupa partyzancka. I tak zrobili. No i jeden z partyzantów, Zenon mówi, odprowadź ich i pójdź. No i on ich tu prowadzi i mówi, jesteście wolni. To oni tak z początku nie bardzo chcieli i się krzyknął, marsz! To oni tak pomału szli i oglądali bo się, nie wiedzieli, czy nie zastrzeli. Tak, no tak, ale nie poszli wiedzieli, zwoli. Że to tak, tak było zaplanowane. Zenon im powiedział tak, słuchajcie, gestapowców, folkdeutschów, żandarmów i innych draniów rozstrzeliwujemy, ale że wy jesteście zwykłymi żołnierzami armii niemieckiej, puścimy was wolno. I puścili. I puścili. I puścili. Ignacy Jan Paderewski dla Polski działał i w czasie I wojny światowej, i po niej w czasie konferencji w Wersalu, i również w czasie II wojny światowej. Cenił zawsze zdanie Anglików, znał dobrze Lloyd George'a, który jednak nie był naszym przyjacielem. No, znał i Winstona Churchilla. Anglicy to nasz dziwny aliant, dziwny sojusznik. Zawsze na tej szali myśmy jakoś przeważali te dobre uczynki i w 1940 roku, kiedy to polscy lotnicy, jedyni, którzy wówczas znali lotników niemieckich, walczyli przy swoich angielskich sojusznikach. I później, w o wiele większym stopniu niż Francuzi, w najgorszych momentach wspieraliśmy zawsze armię brytyjską. I to myśmy przecież, wykradając plan Peenemünde, umożliwili zbombardowanie tegoż. To myśmy wykradli rakiety V-1 i V-2, przez co Londyn był przygotowany na to, co nastąpiło. A jak nam zapłacili Anglicy, wiemy wszyscy. Ci nasi alianci, nasi sojusznicy nie byli zbyt lojalni. Mamy nadzieję, że to się już zmieniło. Kiedy budowano pomnik rakiety V-2, to jest pomnik w zasadzie dla oddziału partyzanckiego Zenona, nie dla rakiety. No ale
Kiedy budowano, zwrócono się w Sarnakach tą makietę, tak. Zwrócono się do Anglii. Myśmy byli na odsłonięciu. Tak, i do ambasady angielskiej w Warszawie, żeby może coś pomogli finansowo. Niestety takiej pomocy nie uzyskaliśmy, tylko zgodę, osobistą zgodę na piśmie królowej angielskiej na to, żeby na tej rakiecie, która tam jest w Sarnakach, między innymi był napis: oni uratowali Londyn. Oni ocalili Londyn. I to jest osobiste zezwolenie królowej angielskiej.